9 studentów przymierzało trasę w stronę szczytu górskiego Otor Ten na Uralu. Temperatura spadła do minus 20 stopni. Młodzi i wysportowani już nie raz przemierzali górskie szlaki wędrowne na Uralu. Celem ich był drugi punkt wyprawy, z którego mieli wysłać telegram o stanie grupy i dalszych zamiarach w podejściu do szczytu. Szybko zmieniająca się pogoda i panująca śnieżyca zmusiła ich do rozbicia obozu. Znajdowali się już na terenie, który był okryty złą sławą. Miejscowa ludność już nie zapuszczała się w te tereny, za bardzo się bała. Młodzi jesteście i nic nie rozumiecie, mówiła na pożegnanie grupy stara babinka z plemienia Mansów. Ta góra jest zła, tam się nie chodzi. Młodzi studenci słyszeli opowieści o dziwnych światłach na niebie, które z zawrotną prędkością poruszały się nad szczytami tego pasma górskiego. Słyszeli też mrożące krew w żyłach opowieści o odnajdywaniu na tym terenie precyzyjnie okaleczonych truchłach zwierząt. Mieli świadomość tego, że na tym terenie giną bezpowrotnie ludzie. Młodości niestraszne były te opowieści przy wieczornym czaju. Teraz zmagali się ze śnieżycą, rozbijając swój obóz. Nastała mroźna noc. Wył wiatr, a zamieć zasłoniła zdarzenia, które rozegrały się w obozie. Kiedy wstało słońce, obóz był zupełnie pusty. Ślady wokół niego wskazywały na to, że rozegrało się tutaj jakieś wielce tajemnicze i tragiczne w skutkach wydarzenie. Witam wszystkich widzów Tajemitów. Tak wyglądał początek i jednocześnie koniec wyprawy 9-osobowej grupy młodych studentów i studentek, którzy wyruszyli w góry Uralu na wyprawę. Nie wiadomo, co nimi kierowało. Zaliczenie kolejnej wyprawy, chęć zdobycia złowrogiego szczytu, czy też sprawdzenie autentyczności strasznych w treściach opowieści, które krążyły od wieków wśród miejscowej ludności. Faktem jest, że wszyscy zginęli, a cała zagadka ich śmierci jest owiana straszliwą tajemnicą. Dlaczego straszliwą? Ze względu na stan odnalezionych ciał. W dzisiejszym odcinku postaramy się Wam przybliżyć zagadkę przełęczy Diatłowa. 25 stycznia 1959 roku 10-osobowa grupa studentów Politechniki Swierdłowskiej wyruszyła na wyprawę w góry Ural. Celem wyprawy była góra Otor Ten, ciesząca się złą sławą wśród mieszkańców odludnych terenów. Szefem wyprawy został 23-letni Igor Diatłow. Młodzi i wysportowani studenci, pełni sił i zapału, już kilkakrotnie organizowali wyprawy w góry. Tak więc i ta nie wydawała się dla nich niebezpieczna, choć powinna. Wśród zamieszkującego te tereny plemienia Mansów krążyły opowieści o dziwnych światłach na niebie, które często odwiedzają górski szczyt. Były też opowieści, które mówiły o tym, że giną tam ludzie, gdyż jest to góra zamieszkiwana przez jakieś dziwne, złowrogie istoty. To nie przestraszyło młodych studentów, wręcz przeciwnie, wzbudziło ich ciekawość i chęć zgłębienia tajemnicy. Nawet nazwa góry Otor Ten, co w języku Mansów oznacza po prostu nie idź tam, nie wzbudziła w nich bojaźni. Wyruszyli więc w drogę. Jeden ze studentów zrezygnował z wyprawy i zawrócił. Nie wiadomo dlaczego. Mówi się, że z powodu złego samopoczucia. Inni twierdzą, że na poważnie potraktował podania i legendy Mansów oraz samo ostrzeżenie kryjące się w nazwie góry nie idź tam. Już niedługo cały świat dowiedział się o tragedii. Cała 9-osobowa grupa straciła życie na terenie uważanym za Mansów za tabu. Z odnalezionych później notatek wynika, że grupa z niewiadomych przyczyn musiała zboczyć z trasy. Obóz rozbili na górze Holat Siachl. I to koniec notatek. Na podstawie odnalezionych ciał można tylko snuć domysły na temat przebiegu tej tragedii. Wszystko od samego początku zdaje się nie łączyć w logiczną całość, a wiele pytań można rozwiązać tylko na podstawie obarczenia winą nieznanych sił, o których to Mansowie opowiadają od wieków. Poszukiwania zaginionych rozpoczęto w momencie, w którym nie pojawili się w drugim punkcie wyprawy. Wyprawa ratunkowa ruszyła w góry i już po kilku dniach dotarła do miejsca obozowania grupy 9 studentów.
Kiedy ratownicy dotarli na miejsce, w oczy rzucił im się obraz rozciętego od środka namiotu. W oku było pełno śladów wskazujących na spory ruch w obozie graniczący z paniką. W obozie nie było żadnego studenta, był zupełnie pusty. Pozostawiono ciepłe ubrania i cały sprzęt. Zaczęto przeszukiwać teren. W końcu po kilkudziesięciu godzinach udało się odnaleźć dwa ciała. Były w samej bieliźnie. Wyglądało to tak, jakby za życia starali się rozpalić małe ognisko. To już wydało się dziwne, gdyż odległość od obozu wynosiła zaledwie 1 kilometr. W pobliżu odnalezionych wcześniej dwóch ciał znaleziono kolejne 3 osoby. Najwyraźniej zginęły, próbując wrócić do obozu. Nigdzie nie było śladów krwi. Badania wykazały, że cała piątka studentów zmarła w wyniku wyziębienia organizmu. Ich stroje nie były kompletne, nie mieli na sobie butów. Uciekli z obozu w tym, co właśnie mieli na sobie. 4 kolejne ciała znaleziono w wąwozie dopiero na wiosnę, kiedy stopniał śnieg. I właśnie stan tych ciał postawił całe śledztwo w sprawie śmierci studentów do góry nogami. Były pozbawione pewnych części. Ich obrażenia były podobne do tych spowodowanych katastrofą samochodową. Obrażenia zewnętrzne, co dziwne, nie były widoczne, natomiast wszystko wskazywało na to, że jakaś potężna, nieznana siła je po prostu od środka zmiażdżyła. Po dokładnym zbadaniu ciał okazało się, że noszą na sobie ślady promieniowania. Ich skóra miała nienaturalną barwę wchodzącą w brąz. Dalsze badania wykazały jeszcze spore postarzenie się odnalezionych ciał, jakby ktoś je transportował w czasie. Pobliscy ludzie z plemienia Mansów twierdzili, że mniej więcej w tym samym czasie, co zaginęła wyprawa, widzieli na niebie sporo pomarańczowych świateł, które przybywały z różnych stron i unosiły się nad terenem dla nich zakazanym. Te wiadomości doprowadziły do wybuchu szeregu teorii, które wspominały m.in. o szaleństwie spowodowanym hipotermią. Niesłusznie też posądzono plemię Mansów, które zdaniem pewnych śledczych mogło być odpowiedzialne za całą tragedię. Nikt z nich jednak nie potrafił odpowiedzieć na pytanie, za jaką to sprawą Mansowie napromieniowali ciała, postarzyli je i użyli nieznanej nauce technologii, która potrafi zmiażdżyć człowieka od środka, nie naruszając jego ciała z zewnątrz. Jest to zagadka nadal nierozwiązana, choć co jakiś czas powstają nowe teorie mające rozwiązać wszelkie wątpliwości w tej sprawie. Nigdy jednak nie rozwiązują wszystkich. Śmierć na przełęczy Diatłowa próbowano tłumaczyć też tajemniczą eksplozją oraz działaniem wojska. Twórcy teorii spiskowych informowali, że w tych rejonach działać miała jakoby tajna jednostka supernowoczesnych żołnierzy, dla których pojawienie się wyprawy młodych studentów stanowiło swoistego rodzaju spory problem, który rozwiązano siłowo, a ciała specjalnie uszkodzono, aby obarczyć tą tragedią nieznane siły, a nawet, jak niektórzy twierdzą, UFO. Taka teoria też się pojawiła wśród domorosłych śledczych, którzy poświęcali kolejne noce, aby rozwiązać tą zagadkę. Jedna z teorii mówi o tym, że jakoby UFO miało na górze Otor tę bazę. Teren wokół niej miał być chroniony przez nieznane pole energetyczne. Kiedy wyprawa weszła na teren bazy, zostali potraktowani jak króliki doświadczalne, na których przeprowadzono doświadczenia, co wskazuje na odpowiednie obrażenia odnalezionych ciał. Cóż, kto wie, często się zdarza, że najbardziej nieprawdopodobne rozwiązania często okazują się prawdą. Ostatnia teoria mówi o spotkaniu oko w oko ze śnieżnym człowiekiem i panicznej ucieczce. Być może, ale nadal nie wyjaśnia to faktu postarzenia odnalezionych ciał. Świadkowie będący na pogrzebie wspominają, że włosy odnalezionych były siwe. Próbę rozwiązania zagadki podjął również amerykański pisarz Donnie Ager. Poświęcił 4 lata na badanie tej sprawy. Jego zdaniem za śmierć studentów odpowiadają poddźwięki, czyli inaczej mówiąc infradźwięki o bardzo niskiej częstotliwości drgania fali akustycznej niewysłyszalnej dla ludzkiego ucha. To infradźwięki według jego teorii doprowadziły do wybuchu niekontrolowanej paniki i chaotycznej ucieczki, która przerodziła się w tragedię.
Jak sugeruje amerykański pisarz, poddźwięki mógł wytworzyć wiatr wiejący w szczelinach górskich. Ta teoria mogłaby się wydawać słuszna, gdyby tylko o ucieczkę chodziło, lecz stan ciał i ran wskazuje na zupełnie coś innego. Akustycy twierdzą, że działanie infradźwięków nie pozostawia po sobie promieniowania, nie postarza ciał i nie pozbawia ofiar wewnętrznych i zewnętrznych organów ciała. Rodzice, nacisk opinii publicznej oraz zmiana polityki społecznej Rosji spowodowała, iż rząd rosyjski postanowił tę sprawę wyjaśnić jeszcze raz od początku do końca, rozwiewając wszelkie wątpliwości i oskarżenia o to, że coś jest przed rodzicami ofiar i całą opinią publiczną ukrywane. W rocznicę tragicznych wydarzeń rosyjska prokuratura generalna ogłosiła, że wraca do śledztwa w sprawie tajemniczej śmierci grupy Dyatłowa. O decyzji prokuratury poinformował 1 lutego jej przedstawiciel Aleksander Kuriennoj, podając, że śledczy za najbardziej prawdopodobne przyjmują 3 scenariusze przy całkowitym wykluczeniu motywu kryminalnego. Wcześniej dochodzenie prowadzone było przez sowieckiego inspektora rządowego. Było bezowocne i zostało po cichu umorzone, gdyż nie znaleziono winnego. Ówczesny inspektor Lew Iwanow doszedł tylko do wniosku, że wszystkie 9 śmierci zostało spowodowane przez to, co określił mianem nieznanej siły żywiołów, której nie byli w stanie pokonać. Dzisiaj już wiadomo, że Rosjanie zaangażowali w śledztwo najnowsze technologie i zdobycze naukowe. Chcą za wszelką cenę rozwiązać zagadkę przełęczy Dyatłowa. Aleksander Kurennoj, rzecznik prokuratury rosyjskiej, wyjaśnił, że spośród wszystkich możliwych scenariuszy, które przez lata narosły wokół tej tragedii, a jest ich 75, prokuratura planuje przy pomocy ekspertów zweryfikować 3. Wszystkie z nich w ten lub inny sposób dotyczą zjawisk naturalnych, jak zaznaczył Kuriennoj. Wskazał, że śledczy nie zamierzają m.in. badać wątku kryminalnego, bowiem nie ma według nich żadnych przesłanek ku temu. Wśród hipotez, które są brane pod uwagę, wymienił zejście lawiny, uderzenie huraganu bądź tak zwana deska śnieżna. Jest to rodzaj lawiny, która powstaje w wyniku osunięcia się warstwy świeżego śniegu, który nie przywarł jeszcze do podłoża, bądź oderwania się nawisu śnieżnego. Pozostaje tylko zapytać, co rzecznik prokuratora uważa za zjawiska naturalne, bo jak wiadomo, określenie to wynika z pewnej wiedzy. Zjawiskiem naturalnym dla astronoma będzie upadek meteorytu, a już dla kogoś choćby z plemienia Mansów, z pewnością będzie to zjawisko nienaturalne, wręcz ingerencja nadnaturalnych, nieznanych sił. Przyglądając się rozwiązywaniu tej zagadki, trzeba pamiętać o wszystkich szczegółach. Może już za chwilę dowiemy się, że zjawiskiem naturalnym jest napromieniowanie ciała, jego postarzenie i zgniecenie narządów wewnętrznych wraz ze złamaniem żeber bez oznak zewnętrznych, choćby przez lawinę albo huragan. W sumie huragan mógłby wyjaśnić napromieniowanie ciał, gdyby zniszczył jakiś magazyn i uniósł radioaktywny pył w górę, ale wówczas huraganu nie było. Były tylko zaobserwowane przez plemię Mansów pomarańczowe światła, które akurat w tym czasie zlatywały się ze wszystkich stron, jakby chciały zobaczyć nową zdobycz. Góra ostrzegała i ostrzega jasno, otor ten, co znaczy nie idź tam. Cóż, można mieć wrażenie, że i tym razem zagadka zostanie rozwiązana w odpowiedni dla rządu rosyjskiego sposób. A pytania choćby o napromieniowanie i postarzenie ciał zostaną bez oficjalnej odpowiedzi.